Przechodzimy z Państwa do punktu siódmego. Bardzo proszę. Oddaję pod rąk Komisji Rodziny w punkcie 7.1a. A jeszcze tak? Reżyseruje. Komisja wyznaczyła mnie do rektorowania. Komisja rewizyjna na swoim posiedzeniu po wnikliwym przeanalizowaniu sprawozdania merytorycznego, ale do niego się nie odnosi, bo to jest uprawnienie wszystkich Państwa radnych, zwraca się do Szanownej Rady o ostatnią stronę sprawozdania, gdzie jest plan finansowy wydatków dzielnicy na 2012 rok. Macie Państwo zestawienie w poszczególnych paragrafach z planem pierwotnym, z planem po zmianach dokonywanych każdorazowo na pozwolenie i uchwałę Rady Szanownej. Wszystkie uchwały, które dokonywały zmian między paragrafami, macie Państwo poniżej zestawienia przedstawione z kolejnymi numerami. Tych uchwał, proszę Państwa, było cztery. Cztery razy Rada Dzielnicy Czwartej dokonywała zmian na paragrafach. Wydatki są sklasyfikowane według odpowiednich działów i tak jak Państwo widzicie, rozpoczynają się wydatki od paragrafu 41-70. Są to wynagrodzenia bezosobowe. Państwo macie podane, jest sprzątanie biura. Tutaj są pewne oszczędności, nie wydano całej kwoty przeznaczonej na to zadanie. Paragraf 4.2.10 to są zabiegi, materiały wyposażenia. Tu są wyszczególnione, jakie to są paragrafy. Materiały biurowe, telefon, faks, środki czystości, artykuły spożywcze i inne. Ta woda, którą tu Państwo widzicie, no, 2012 było to dość okrojone. Tak jak wszystko, kryzys dotyka również obsługę Rady Dzielnicy Czwartej. Wykorzystano tylko w 67%. I jak Państwo macie w zestawieniu na dole, po zakupie energii, zakupie usług remontowych, wywóz śmieci i inne usługi, podróże służbowe, bilety, tu jest tylko sprawa biletu pracownika. Wykorzystanie całego budżetu jest niestety tylko 73%. Z planowanego budżetu 40 tysięcy, z planowanych planu finansowego, wykorzystano niespełna 30. Tak się dzieje we wszystkich jednostkach miejskich i ta choroba dotarła również do dzielnicy. Po prostu blokada wydatków. Dzielnica sama nie prowadzi gospodarki finansowej. Każdy zakup dokonywany jest za zgodą miasta. Jeśli nie dostanie zgody i jeśli tam zakupu dla nas nie zrobią, to sytuacja jest taka, że mimo planu na 40 tysięcy wydaliśmy niespełna 30. Mam ogromną nadzieję i myślę, to mówię w imieniu Komisji Rewizyjnej, że w przyszłym roku ten kryzys troszeczkę zelży, popuści w swoich okowach i nie będziemy już wskazani aż na takie restrykcyjne oszczędności. Komisja Rewizyjna po przeanalizowaniu wszystkich materiałów, które znajdują się w biurze dzielnicy, a materiały główne znajdują się, wszystkie oryginały w Urzędzie Miasta, tak jak już mówiłam, sama Dzielnica Gospodarki Finansowej nie prowadzi. Rekomenduję Państwu przyjęcie tego planu finansowego i udzielenie absolutorium ustępującym. Miejcie się na baczności, bo widzicie, może tak się stać. Próba przejęcia władzy. Tak, jak byś wiedział, nie, byłam na zebraniu współdzielni. Znaczy, udzielam go czytam, że tak pani właśnie panu Andrzejowi, ja tylko dodam jeszcze, że wynagrodzenia była jeszcze też pomoc biurowa, bo tutaj to tak jakby nie padły to później powiedziane. Ale w dokumentach jest. Ja tylko jeszcze chciałam dodać, że chodziło o zorganizowanie, rada i zarząd, tutaj trzeba jeszcze dodać, konkurs szkoleń dla przedszkolaków, a patronowała jeszcze szefowa. Ale to jest dlatego, że tutaj zabrakło dzieła. No nie, ja się tym nie zajmuję. Dlatego mówię ja.
reklamami finansowymi nie jesteśmy. A szkoda. Mówmy jedna rzecz. Mówmy tylko jedna rzecz, że nasza gazeta chyba jakąś zadyszkę dostała i boję się, że ten rekord niechlubny 4 numerów w tym roku nie został ustrójny. W sensie, że wydał się 2011 roku w tej chwili przy 4 numerze? Nasza gazetka nie dostała żadnej zadyszki, bo w sprawozdaniu jest mowa o 4 numerach kwartalnika z zeszłego roku. A dopóki kalendarz będzie taki, jak jest, to będą 4. Nie, to będzie tam jedno. 6. W tym roku był mi zaplanowany 4 kwartały. Ale czy można uchwalić, żeby było 6 kwartałów? Czy są jakieś inne pytania? I w związku z tym podaję tylko głosowanie. Kto z Państwa jest za, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Utrzymaliście błąd. Tak, 16 osób. Tak. Już nie musicie ustawić. 16 za 2 osoby. Utrzymaliście błąd. Już nie musicie, panie przewodniczący. Mimo osób jest pani. 18 osób za 2 osoby się wstrzymały. Nie muszą abdykować. Przeciw. Wiem przeciw, tego się wstrzymało. To jeszcze raz. 18 było za. No. Nie, nie, nie.